Nasza wycieczka po Białorusi rozpoczyna się w Brześciu, tuż przy polsko-białoruskiej granicy. Pomnik poległych w Parku Kultury i Wypoczynku imienia 1 Maja. W oddali widoczna wieża budynku dworca odbudowanego po wojnie w socrealistycznym stylu. Pomnik Adama Mickiewicza, postawiony w 1965 roku w 110. rocznicę urodzin poety. Budynek Urzędu Województwa Poleskiego z okresu II Rzeczpospolitej, obecnie budynek administracji obwodu brzeskiego. Pomnik Lenina przy głównym placu miasta. Miasto leży u ujścia rzeki Muchawiec do Bugu. Po raz pierwszy w źródłach pisanych Brześć pojawił się już w 1019 roku. Obecnie liczy około 350 tysięcy mieszkańców. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowany w 1856 roku. W Brześciu licznie zachowały się kamienice i budynki użyteczności publicznej z okresu II Rzeczpospolitej. Wejście na Długi, pięknie zagospodarowany, główny deptak miejski. Deptak to turystyczna promenada, przy której znajdują się przedwojenne kamienice, kawiarenki, restauracje, ławeczki i oryginalne latarnie. Mural przedstawiający zabudowę Brześcia w XVII wieku. Na deptaku jest wiele takich fantazyjnych latarni. Pomnik tysiąclecia Brześcia wzniesiony w 2009 roku. Kolejna oryginalna latarnia na brzeskim deptaku. Kino Białoruś. Przed wojną była tu synagoga churalna, główna świątynia społeczności żydowskiej w Brześciu. Informuje o tym umieszczona przy wejściu do kina pamiątkowa tablica. Konstrukcja zwana pomnikiem latarnika. Na tablicy w formie rozporządzenia burmistrza została wypisana kolejność zapalania ulicznego oświetlenia w mieście. W tej części deptaka są latarnie naftowe zapalane o zmierzchu i gaszone o świcie przez latarnika. Oświetlenie miasta zapala się dopiero wtedy, gdy latarnik zapali naftowe lampy na deptaku. Nadciąga silna burza, rezygnujemy więc z widowiska zapalania latarń. Następny dzień rozpoczynamy od wizyty w Twierdzy Brzeskiej. Przed nami gigantyczna brama cytadeli w kształcie pięcioramiennej gwiazdy. Twierdza jest zespołem fortyfikacji wzniesionych przez rosyjskie imperium w pierwszej połowie XIX wieku. Powstała na miejscu średniowiecznego Brześcia, który został wyburzony w wyniku decyzji cara Mikołaja I. Roboty rozpoczęto w 1833 roku, a pierwszy etap budowy zakończono w 1842 roku. Wskutek działań wojennych w okresie II wojny światowej większość fortyfikacji została poważnie zniszczona. Pozostałości przekształcone zostały w muzeum upamiętniające obronę twierdzy w 1941 roku.
Rzeźba Pragnienie, symbolizująca obrońców twierdzy odciętych od dostępu do wody i usiłujących się do niej dostać. Gigantyczne popiersie żołnierza to monument męstwo. Przed pomnikiem umieszczono marmurowe płyty znanych i nieznanych poległych obrońców twierdzy. U stóp monumentu płonie wieczny ogień. Obok jest cerkiew świętego Mikołaja oraz monaster Narodzenia Bogu Rodzicy. Gigantyczny żołnierz niemal całkowicie zdominował przestrzeń twierdzy. Brama Chełmska widziana od wewnątrz twierdzy. Most prowadzący przez odnogę Muchawca do bramy Chełmskiej, a to jej widok od strony mostu ze śladami po pociskach z okresu obrony Cytadeli. Pozostałości koszarowych zabudowań. Rozwidlający się w tym miejscu Muchawiec tworzy wyspę, na której zbudowano fortyfikację. Widok na koszary spod rzeźby Pragnienie. Kończymy zwiedzanie twierdzy. Takiej brama z gwiazdą prezentuje się od wewnątrz. Do twierdzy można także wejść przez most na Muchawcu i oglądaną już bramę Chełmską. Kończy się nasz pobyt w Brześciu i za chwilę ruszamy w dalszą drogę.